Witam wszystkich serdecznie w kolejnej syterze. Jenajmir nas zagaduje. Rodan nam tu pomoże. Mam ci przekazać, że sprowadzi pomoc Starenis. Dzięki Inosowi. Znowu wyświadczyłeś nam wielką przysługę. Nawet jeśli to nie do końca pokryje twoją mitręgę, to weź proszę to złoto w podzięce. Kiedy w takim razie nadejdzie pomoc Starenis? Nie mogę ci niestety odpowiedzieć na to pytanie, bo sam tego nie wiem. Ale pewnie no będziemy musieli poczekać jeszcze te kilka dni. Jak się tutaj sprawy mają? Do tej pory jest spokojnie. Ludzie jak zwykle wykonują swoją codzienną pracę, chociaż wszyscy czujemy, że coś złego wisi w powietrzu. Okay. Dlatego chciałbym cię też prosić o kolejną przysługę. Udaj się do myśliwych Fapo i Tolepa. Powinni ci oddać wszystko, niech co będzie. Od tych czasów polowali. Potem zaniesiesz to do Pomata. On całość przechowa. Jeśli ma nadejść wojna, to ja się wolę do niej dobrze przygotować. Poza tym pilnie potrzebujemy więcej broni. A że nie stawiło się u nas więcej kupców, to Torgen będzie musiał przejąć tę robotę na siebie. Będzie nam kuł oręż, aż iskry polecą. Tak więc będziesz się musiał przejść znowu do kopalni, ale to później. Teraz ważniejsze... Aha, i teraz dopiero to stal, ale głupota. Fapo i Tolep powinni w ciągu następnych dni znowu wrócić do wioski. Przekaż im to w moim imieniu. No dobra. Może będziemy tu potrzebować wkrótce każdej kobiety i każdego zakichanego faceta, aby się obronić. Spodziewasz się ataku? Nie, ale nie mogę też tego wykluczyć. Rozumiem. Coś jeszcze? Nie, na razie to wszystko. Muszę się wreszcie udać do Tarenis. Nic nie wskurasz z tymi bestiami z mostu. Są zbyt silne i jest ich po prostu za dużo. Będziesz się musiał uzbroić w cierpliwość. Wykorzystaj ten czas i trenuj dalej. Tarenis to z pewnością piękne miasto, ale ma też swoje zwyrodniałe okolice. No cóż, chyba nie mam wyboru. Na to wygląda. No dobra, no to zadanie mamy jakieś. Poszedłbym do tego Bomata. Dowiedział się. Torgen życzy sobie swojej dostawki. W sumie to taszczę ją już przy sobie ładnych parę dni. Ale nic mu nie powiedziałem. Możliwe, że obaj macie jakieś zgryzoty ze sobą. Cholera jasna, nie mamy... O za debil! Zgryzotów. Zupełnie zapomniałem o dostawie surowej stali dla Torgena. Jenemir mi powiedział, że mam się wkrótce znowu udać do kopalni. Mogę mu ją przy okazji dostarczyć. Ja pierdolę. Może coś kupić albo sprzedać? To za głupie gówno. To raz bym mu to oddał, nie? O jest. Nie wierzę. Dobry miecz, wymagana siła. Ty, to byłby dobry miecz, faktycznie. Chyba byśmy mogli go kupić. Dobra, ma tu mikstury szybkości. Eliksirki. No to już przeczytałem, nie? Więc jakby... Dobra, broń orkową sprzedamy. Tu jakiś badziew, tu jakiś pogrzebacz, tu jakiś łuk. Tu jakiś złoty świecznik. No mamy kupę siana tak naprawdę. Myślę, że możemy na luzie je wydać. No chociażby na ten mieczyk, bo my mamy tyle siły, że akurat dobry miecz, to jest to, tak? 50 siły, 60, no więcej obrażeń, lepsza walka bronią. Pójdziemy się teraz nauczyć do tej typiary. Jeszcze do Joli mogę potem podejść i oddać skóry, ale to już pójdziemy do Niory. I pójdziemy też do tego Fapo i Tolepa, nie? Tu po drodze pewnie będzie trochę bestii. Dużo zabiłem po drodze, jak szedłem z tej kopalni. Ja uznałem, że nie będę wam już pokazywał tego, bo bez sensu trochę, moim zdaniem. Dobra, no, mamy 15 więcej obrażeń, plus mamy jeszcze 50% szansy na trafienie krytyczne, więc teoretycznie co drugi strzał to powinien być krytyk. Zobaczymy. Kurczę, może kupię od niego potem te potki na siłę jeszcze, jak już się tak wyuczymy do tych 60. A. Szkielet. Dobra, powiedzmy, że się tego nie spodziewałem. Niczego tu nie znajdę. Myślałem, że to będą trochę mniej uporczywe potwory. Dobra, no. Ścierwojady to schodzą tak o.
Nie no, powinny chyba schodzić wszystkie na hita w miarę, nie? Możliwości. Oczywiście jak będą wchodzić krytyki. Ale mi to pasuje, nie? Jakby mega spoko. Niczego tu nie znajdę. No dalej, dalej. Dobra. Myślę, że resztę możemy się też już w miarę uczyć w... Aha, dobra, kolejny. Kolejna ekipa bandytów, kurde. Duet w sumie. Dobra, ten leży. Dobra. I teraz się udało to zrobić, widzicie, no. Dużo złota w ogóle mają ci bandyci przy sobie, fajnie, bo no... W podstawce Gothica to ani jakieś drobna, tu 60 złota normalnie. Już 120 mamy z takiej jednej walki, widzicie, no mega spoko. Będę musiał się chyba obkupić w te podki na szybkość, żeby tu w ogóle się jakoś w miarę przemieszczać, bo jeszcze te teleporty na to nie działają. Więc będzie to utrudnione przemieszczanie się nadal. Kolejne goblincy. No, do 60% byłoby warto się nauczyć. Chyba tej siły. No dalej, namierz go. Najbardziej denerwujące w goblinach jest to ich latanie właśnie na boki. Może z tym sobie nie radzą po prostu ci wszyscy ludzie na tej wyspie, nie? Okrążają ich te gobliny i oni po prostu umierają, bo nie wiedzą, co mają zrobić ze sobą. Dobra, idziemy dalej. Dużo walki jest, nie? Dużo potworów. Fajna zabawa tutaj jest w tej modyfikacji. Już w ogóle mam tyle nagrane na zapas. Dzisiaj dopiero drugi odcinek wychodzi. A no sami zobaczcie, ile już jest nagrane, nie? Dobra, wilki też leżą. Nic tu nie ma. Okej. Dobra, dwa poziomy nam są potrzebne tak naprawdę, żeby mieć 60%, ale w sumie jeszcze będzie trzeba się nauczyć, widzicie. Gdzie jeszcze jest ten szkiel? A, jeszcze mnie bije krwiopijca z pleców. Fajnie. I level up. Pięknie. No i widzicie, mogłem niby kupić coś lepszego, ale kurde, no on daje jednak te procenty do tej walki, więc to chyba nam na razie wystarczy w zupełności. Bo tam reszta tych broni nie była jakaś turbo mocna, nie? Myślę, że mamy lepsze bronie. Znaczy, myślę, że ta jest na razie najlepsza broń, jaką możemy mieć, nie? Aha. Dobra, to może potem się zajmiemy tą krwiopijcą. Dobra, ty, bo oni są ciężcy ci. Kieletorzy. Jest taki prosty rywal, jakby można było się spodziewać. Dobra, idziemy dalej. Gobliński wojownik. Kurde, no... Już się robi prosta ta modyfikacja. Jeszcze jakbyśmy mieli jakiś lepszy pancerz, to myślę, że na luzie byśmy sobie tutaj poradzili ze wszystkim, nie? Dobra, kolejny. No i one schodzą, nie? Zjeżdżają po prostu na szczała. Niczego tu nie znajdę. Widzicie, te krytyki są tutaj niezbędne po prostu, żeby móc funkcjonować. O, jest! Aha, dobra, myślałem, że znowu agro z kilometra.
Elo. O kurde, ładujemy te pedeki tutaj. Tu na górze można się ładnie wyekspić tak naprawdę z tego wszystkiego. Elo. No i podki będzie trzeba kupić na pewno u tego Bomata. Ale to na spokojnie, wszystko sobie ogarniemy. Dobra, gdzie oni tu są? Siedzące. No dobra, zacznijmy trening. Zacznijmy. Nie je. 55%, no i pięknie. Polep. Okej. Czemu nie mogę odebrać łupów od was? No do. No i proszę. Aha, no to fajnie. Nie mogę odebrać od nich łupów. Coś tu jest nie tak. Dziwna sprawa. Siedzą w łóżkach. Hej. Hej, ty. Okej, super. No kurde, no. Dostaję zadanie, żeby odebrać od nich łupy i nie mogę tego zrobić. No dobra, no. Przejdźmy się zatem. Zabijmy parę wilków. Dziwne w chuj to jest, nie? Halo? Nie, dziwne... Dziwnie to jest zrobione po prostu, bo... Przyszedłem do nich przecież. Oni se leżą, albo siedzą. Nie mam opcji dialogowej. Może muszę najpierw te stalza? Nie. Już mnie to męczy po prostu. Dziwne rozwiązanie na pewno, nie? Więc... No cóż. Chodźmy może w tej jaskini, ty, no bo tamten mi powiedział, no zabiłeś te wszystkie gobliny? Nie, nie zabiłem, mimo że zabiłem. Okej. Kąsacz z głowy. Tu coś jest? Nic, no dobra. Ajajaj, no. Super, to mamy odcinek, w którym łażę i zabijam wilki. No co zrobić, no? Może nowy troll? Dziwne, dobra, nie wiem.
Chodźmy może z powrotem do wioski w takim razie, bo ja nie wiem, no. Coś tu jest popsute chyba. Coś tu nie działa tak, jak powinno. Ale co to, nie mam pojęcia. Chodźmy na dół. W ogóle nie wiem, jaki to jest maksymalny poziom do wbicia. Patrząc na to, że czyszczę wszystko, co mi wpadnie pod miecz. Raczej rzadko to generalnie robię, no bo... No mi się nigdy nie chce czyścić w Gothiku wszystkich tam miejscówek. No chyba, że w jedynce to jeszcze, nie? Ale... Bo jedynka jest po prostu mniejsza, a w dwójce to na przykład chyba nigdy... Nie no, na pewno nigdy nie czyściłem całej mapy w ogóle z questów, ze wszystkiego, bo mi się nie chce tego robić już w pewnym momencie po prostu. Bo już, no jest taki moment, w którym jesteś po prostu tak dokokszony, że i tak przejdziesz tę grę, nie? Więc nigdy nie widzę sensu w większym jakimś tam naparzaniu się. No na ten moment... Na ten moment jesteśmy tu w dupie, ty, bo... Nikt mnie tu niczego nie może tutaj... Nikt nie może dać tu żadnego zadania. Chodźmy do tego, Boże, Jenemira. Po prostu. Zabrała ten sekret do grobu. Tylko małe zwierzę, nie proszę o wiele. Już to kiedyś słyszałem. Chwila. Sala coś może? Oczywiście, gdzie? Dzięki. Dziwna sprawa. Dobra, chodźmy do Bomata może. Tak musimy się zaopatrzyć w jakieś mikstury. A, dobra, bo ja jeszcze nie wykorzystałem tego, tych mieszków. Tutaj jest sporo złota jednak. 150 z tego, co sobie policzyłem teraz na szybko. Mamy jakieś tutaj duperele. Zawsze się do ciebie przystawiają. Już to kiedyś słyszałem. Kiepski krótki miecz, jakieś lagi. To też sprzedamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tego też kupimy trochę. Raz, dwa, trzy. Ajajaj, no dobra, no. Kurde, no chciałem zrobić 20-minutowy szybki odcinek, ale widzę, że nie jest to za bardzo możliwe. Może Laurent ma dla mnie jakieś zadanie. Dupa tam, nic. Hej. Dobra, Jola. Dziękuję. A, dobra, tylko dziesiątkami ci mogę dawać. Okej, dobra, niech ci będzie. Nie możemy iść do myśliwych, więc pójdziemy sobie do kopalni, nie? A wydaje mi się, że to powinno w ogóle działać trochę inaczej, ale nie wiem, czy ja w ogóle jakiegoś zadania nie zrobiłem, czy co. Odebrać łupy od myśliwych. Poszedłem, chłopy nawet ze mną nie chcą wejść w jakąkolwiek dyskusję. Oni się pytają i jest to zjebane coś, nie? Dobra, pójdę z wami. Pobiegnę nawet, jak widać. Do tej kopalni. Dowiemy się na miejscu, czy nie wiem, czy może ta stal jest taka, kurde, ważna. Może tam będzie jakieś zadanie do zrobienia o treści. O, nie możesz pewnie gadać z myśliwymi. No nikt nie może z nimi gadać, tylko chcą cię uczyć, kurwa, tego, co uczą i tyle, nie? Nie wiem, nie mam pomysłu w ogóle. Tutaj sobie siedzą te dwa gamonie. Super opus w ogóle, nie? Siedzi samak, siedzi z tym gościem i... I tyle po prostu, nic nie mają ciekawego do roboty. No dobra, biegnijmy do tej kopalni. Wrócimy plażą najwyżej.
Tak zaraz będę kończył odcinka, no ale dla mnie to jest podejrzane, co tu się dzieje. No już, lecisz? Lecisz, lecisz, leć. Ci tu pracują normalnie. Gregir se śpi. Chodźmy do tego gościa, dajmy mu te stal, wrócimy do wioski, może wtedy coś będzie ten. Hej ty. No kurwa, serio? Dobra, jesteśmy przed wypiciem tej potki. Co bzdura, no co ja mam zrobić? No ja też nie mam zielonego pojęcia, co tu się dzieje, chłopie, wyobraź sobie. Zielonego pojęcia, nie mogę mu dać tej stali, bo po co? U tych gamoni też nic nie mogę zrobić, bo po co? Gamonie tam siedzą. Nie, nie wiem. Popsute to jakieś. Innych zadań też przecież nie mam. Bo po co? A pierdole, co za odcinek mi wyszedł, nie? Luksus po prostu, tak zwany luksus. No dobra, no ja nie mam pojęcia, co to dalej robić, więc przejdę się po ekspie, spróbuję może ich jeszcze raz jakoś zagadać potem, nie wiem, może... Może coś tu jest zjebane, nie wiem co, no, jakby mam te zadania i dziwi mnie, że to tak jest popsute, no cóż. Zobaczymy, w takim razie mam nadzieję, że nie jest tutaj nic jakoś turbo zbugowane i że dam radę skończyć te modyfikacje, bo jak nie, to się zdenerwuję. A na ten moment to bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli odcinek się podobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. No i co? Widzimy się już w następnej seterze. Cześć!